No bo u nas jest taka zasada, jak jest człowiek w potrzebie, to trzeba mu pomóc. Ale bo będzie tak, pan mi też pomogłeś, ziemniaki przywiozłeś, to wiesz. Nie, ale chłopie tam podsumowali, co? Kurwa, pojechali z tym, nie? Że kurde, że za zapłatę Maćkowi zgnij te ziemniaki, tak? A, to pewnie. To mnie to śmieszy. Ale to tylko mnie śmieszy, bo my mamy między sobą zieszek. A ty fajne robisz tam vlogi z tym wujkiem, nawet dbałeś taki numer jak nie. Maciek rozebrał drugi ciągnik. Później trzeba 3 miesiące, żeby on tutaj urzędowej nabrał mocy i razem z Kazikiem dopiero złożą, czyli to będzie gdzieś jakiś wrzesień, październik. Listopad. Ty, ale jak ty dojedziesz, jak tam masz paliwo z tyłu? Co? Jak ty dojdziesz tam, jak tam paliwo z tyłu masz w bańkach? No dojdę, wiesz, wszędzie jest tak postawiony, że wszędzie można otworzyć. Ja tylko kazałem Maćkowi zbadać ciśnienie, bo mi lampka się zapaliła. A on powiedział tak, nie ma ciśnienia, bo jest suchy czujnik. Trzeba będzie kupić ten pompę oleju i te wszystkie uszczelki, nie? Pojechałem kupić, ale ja mu nie powiedziałem, że każe, żeby miał rozkładać, a on już rozebrał ciągnik. No i ja już jestem w szoku teraz. Sprawa wygląda tak, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to się nie powinno odmawiać, no. Bo my też kurde możemy od was pomoc uzyskać, także ja powiedziałem, nie ma co się szczypać. Ale weź się, ty dobrze tutaj zabezpieczyłeś, tak jest bezpiecznie wszystko? To? No bo jak spadnie, to ja bym do końca życia dwa razy musiał się urodzić, żeby odszkodowanie płacić. Na co pan czekasz? Jest tu lewarek, tam jest koziołek sztywny. Także jak Maciek zrobi ten ciągnik, to nie ma wyjścia, musimy Perkinsa sprzedać. No jak... Bo on albo będzie chodził, albo nie. Nie, no będzie chodził. Ale co jak co, nie? Ale widzowie się upominają, gdzie jest pan Marek na filmach, nie? To zauważyłem. Adrian mnie nie chce nagrywać teraz. Adrian mówi, że ja jestem za stary i kulawy i już mnie nie chce nagrywać. Ja chcę nagrywać, no. Oczywiście. Tak zbytnio poczekamy, jak zrobimy Perkinsa. Ale jak ktoś przyjedzie i 18 wyłoży, to już nawet w tym stanie go sprzeda. Do niego jest łyżka 1,60 m. Szeroka i tur i wspomaganie. Jak ktoś już kurwa macie, przepraszam, jak ktoś chce go kupić to i 18 wykłada, to w tym stanie rozłożonym go sprzedamy, żeby miał satysfakcję, że go złoży. Bo my nie zdążymy go złożyć do jesieni. I nawet z dwoma paskami, kurde, zobaczcie. Na zapas. Jest jeden pasek na zapas. Jeden jak pęknie, to drugi na zapas. Ty, a ten na zapas już jest gorszy jak ten. Teraz dopiero widzę, ja pierdolę. Ty, może trzeba by było wymienić. U Jezu, on jest... Nie, to ten był jeden. Ten stary. A, to ten stary. Ten na zapas. No, ten na zapas jest dobry, a widzisz? To już jest luks. Ale mankament to w tych czepekach to ta miska olejowa chyba, co? No, bo to zobacz, głupią pompę wymienić musimy zdjąć przód, tak? No wiem, że są agenty, które zrobią, ale nie mogliśmy tu klucza włożyć do tej śruby, to co jest. Dawaj. Już jest dokończone? No. Stój. Teraz to już spadnie samo. No, leci. Woda leci. No, ale ten. Przechyliło dobra, się. Dobra, masz? Ale jedna. Leci. Chodź. Leci mi. Jedna tam jest? Jedna. Nie, musi być dwie. O, jedna. No, o, już wyszło, widzisz. Nie, popoła. No, do mnie. Do mnie popchaj. Bo tak się... O. Jest. Ty odkręciłeś tam długą jedną, widzisz? Zepsute, nie? Całkowicie. Aha, a jak dojdzie, to będzie szło ja pierdziele. Tutaj też, kurczę... Maciek, musisz się skręcać, tak? Żeby dojść się było. Ściągamy pokrywę, żeby zdjąć tą pompę, bo płaskim kluczem nie mogę dojść, bo tu mi przeszkadza wszystko i nie mam takiej siły, żeby płaskim kluczem stopę odkręcić, żeby pompę wychylić na dół. I decyzja była taka, że szybciej będzie, bo już mamy przednią oś odjęte, szybciej będzie to zdjąć i odkręcić się samą pompę, te wszystkie koła zębate i wyciągnąć, niż kurde męczyć się i odkręcić te stopy, a i tak tutaj cieknie zimmering i tak trzeba wymienić i tak, także za jedną robotą, no. Zimmering nowy się kupi, nie panie Marku? Tam nie kosztuje chyba dużo. Zimmering ten tu? Jo. No to jest ten, angielski trzeba kupić, tak? Tak. Jakieś. Widzisz?
panie Marku. No, chińska pompa. To aż tu wyrobiło całe koło zębate to. No co, no, no za pół roku będzie złożony, bo teraz miało być wszystko w jeden dzień, a okazało się, że trzeba koło pośrednie wymienić. I teraz zanim Maciek przyjedzie, to jest pół roku minie, w październiku będzie złożony, o, nie możemy złożyć na tej... A na tutaj tej... jest super pompa, panie Marku, ale ja nie? Mówię, że w listopadzie, no. W listopadzie. No i wtedy będzie można go sprzedać. No. Marek gówna nie sprzeda. Jeszcze, trzeba kupić koło pośrednie tu, o. Wywaliło zęby. Tu, o. O. Tu jest te koło całkiem już zepsute, to jest od pompy, a to pośrednie. I trzeba dwa wymienić. Po prostu coraz bardziej się wysuwało, wysuwało, wysuwało. No i tam nagle... opiłki są, pokaż w tym, w misce olejowej. Opiłki. To no. Muszę wziąć, pokazać. Zobacz, żebyś to jest zakładane, to jest nieżałowane jest silikon. Silikon się trzymał nawet w oleju. W oleju się trzymał silikon. A, jest silikon. To jest super. No to co? To co trzeba dokupić jeszcze, żeby był... Zimmering na wał korbowy przód, uszczelka pokrywy rozrządu, pompę do wspomagania z tamtej strony. No bo to jest do wspomagania. Oryginalnie, tak? Tam jest. A tu to co? Z tamtej strony, o, zaślepka. Tu jest do ustawienia kąta wtrysku pompy wtryskowej. Tak? Widzisz, tu jest taka zaklepka na dwie śruby. No. Tutaj z tyłu, pod sprężarką. No. A tu ma... A, tu szła, no, tak. A ja się pomyliłem, no. A od tej strony jest ten dekielek. No, i to koło napędza pompę. I ogólnie radziłbym kupić tą pompę, nie? Powiem tak, on stoi w takim neutralnym punkcie, że wszędzie możemy dojść i nie przeszkadza. Może żniwa przeżyje wszystko. No, żniw. No i teraz ogłoszenie na OLX, Marek. Sprzedam ziemniaki w rajkach. W każdym razie sprzedamy, jak będzie... Dobrze zrobione, bo żeby nikt nie był jakiś tam a później... A sprzedamy, jak będzie 60. No. A kiedy będzie 60? Zrobiona? Już jest malowanie, już ostatki. Tak? No Kazimierz teraz maluje. Teraz to zależy od Kazimierza, bo ja już swoją filozofię tam zrobiłem. Czyli tam jest dopiero drugi etap, kurcze, pracy. Pa, Durek. Jezu, się wystraszyłem, Kazi. Ty normalnie jakbyś z tego księżyca wlazł. I co, szło tak jak mówiłem? Nie, dobrze poradziłeś. Dobrze, no bo no. Mówię, to jest najszybszy sposób, żeby to odkręcić, nie? Ja już to mam przepraktowane, więc... Tak. To, widzowa, ile to było? Ja zdążyłem je do wazy położyć, a ty masz rozebrane wszystko. Tu jest zatoczone, a tu jest nie przepadnie, a tam jest, zobacz. O. Dobra, ale to spadło z tego i zobacz. Na ścisk. No. Widzisz, to było tak i to no, tu było wysunięte i to się odkręcało. A pompa działała? No pompa, pompa działała, dopóki się nie bały, tam ząbki zostały w środku, w miejsce. No, to to co mi no i zobacz, to jest hermetowska tamta chińska. Made in China, jesteś fajna. No. No ale no dobra, no kurde, no stało się, no Jezus Maria, to nie jest nowe, to nigdy nic wiecznie trzymać nie będzie, no niestety. Nie tu miałem wycierać, a nie tym. Ścielna bluzka. Dobra, paski tutaj sobie damy. Co tu jeszcze? Tak pozamiatam tu tacie też, nie? Schować ten. Schować, nie? I tam masz ten. Właśnie. Dobra. O. Najważniejsze, że tata zadowolony, chociaż w październiku, ale będzie robota zrobiona. Nie, weź to wszystko już tam, żebyś nie miał. Nie. No. Zegar ciśnienia założyć, czy nie? No, on by chciał, taki jak tam, dałoby radę. Tam w ogóle? No pewnie. Bo perki się inne wejście chyba jest, nie? Ty kurde, kto to tam przerzucił? To ma być tu. Nie wiem, tata chyba. Ale fajnie. I ten jest twój, czy... No i teraz tak wyjdzie, że jeszcze John Deere będzie rozłożony i koniec. I gospodarka idzie ku upadłości. Stadziu! Mnie bardzo nie uratowałeś! Zobacz, na taniec trzymie. Mogę tylko leżeć. No i teraz najlepiej. Przywiózł, ten nie weźmie, a ja mam zutylizować. No, najlepiej, nie? Dobra, Maciek się już zwija. Jutro będzie kończył prawdopodobnie. Wszystkie części przyjdą. My to dzisiaj jeszcze ogarniemy, zasłonimy to wszystko, żeby
W razie W deszcz nie spadł, chociaż Maciek nie prognozują. Musi jechać, bo krowy ryczą. Tak, a Maciek jedzie do domu. Dzięki Maciuś za... Tak, i dokończę jeszcze jedno. Dużo w komentarzy jest cały czas, żebym pokazał bydło swoje, ale no... Nie lubię się powtarzać, ale nie mam na to zgody, więc tego nie pokażę. Tylko, że musimy wziąć pod uwagę to, że są nowi widzowie i o tym jeszcze nie wiedzą, tak? Także to tak dla uwagi, że niestety bydła Maciej nie pokaże swojego. Tych obowiązków takich codziennych, no... 1% baterii, kurde, no. Także żegnamy się. Żegnamy się. Do następnego odcinka. Na razie. Na razie.